Szanowni Państwo, witam panów premierów Mateusza Morawieckiego, Wiktora Orbana, Igora Matowicza, Andrzeja Babisza oraz gościa honorowego pana Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej i wszystkich państwa tutaj obecnych. Ladies and gentlemen, let me welcome Prime Ministers Mateusz Morawiecki, Viktor Orban, Igor Matowicz, Andrzej Babisz and the guest of honor, the President of the European Council, Mr. Charles Michel, as well as everyone present here today. Za chwilę będziemy świadkami ceremonii podpisania dwóch deklaracji. Pierwszej deklaracji premierów Republiki Czeskiej, Węgier, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej z okazji 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej. Presently we shall witness the signing ceremony of two documents, the declaration of the Prime Ministers of the Czech Republic, Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on the occasion of the 30th anniversary of the Visegrad Group oraz drugiej deklaracji, czyli wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej o wzajemnej współpracy w projektach cyfrowych. And the joint declaration of the Visegrad Group on mutual cooperation in digital projects. Chciałbym teraz zaprosić pana premiera Mateusza Morawieckiego o złożenie podpisów. And let me now invite Prime Minister Mateusz Morawiecki to sign the documents. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam pana premiera Viktora Orbana, premiera Węgier, do złożenia podpisów. Thank you, sir, and I shall now invite Mr. Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, to sign the documents. Dziękuję bardzo. Bardzo teraz serdecznie proszę o podpisanie dokumentów pana Igora Matowicza, premiera Republiki Słowackiej. Thank you very much and let me invite Mr. Igor Matowicz, the Prime Minister of the Slovak Republic, to sign the documents. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz pana Andrzeja Babisza, premiera Republiki Czeskiej, do złożenia podpisów. And let me invite Mr. Andrzej Babiš, Prime Minister of the Czech Republic, to sign the declarations. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam serdecznie na konferencję prasową szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Bardzo proszę o pierwszego zabranie głosu prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego.